Na pytanie o ten podręcznik pani odpowie. Czy pani znała kiedykolwiek jakąkolwiek nagonkę na jakikolwiek podręcznik? A w wielu podręcznikach naprawdę są fragmenty, z którymi ja się kompletnie nie zgadzam i które nie pasują do rzeczywistości. Tylko nikt takiej nagonki na żaden podręcznik nigdy nie przypuszczał. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie ministrze, tak na początek chciałam o jedną rzecz zapytać. Czy kiedy już pan wie, co wydarzyło się podczas tych ostatnich tygodni, kiedy już wie pan, jakie kontrowersje budzi podręcznik pana profesora Roszkowskiego do historii i teraźniejszości, to czy sądzi pan, że jakieś błędy w trakcie jego akceptacji ze strony Ministerstwa Edukacji zostały popełnione, czy nie ma pan sobie absolutnie nic do zarzucenia? Najpierw wyjaśnijmy naszym słuchaczom i widzom, na czym polega akceptacja ze strony ministerstwa. Ministerstwo powołuje ekspertów, rzeczoznawców. Jeśli 3 pozytywne opinie pojawią się, to ministerstwo chce czy nie chce, tak czy inaczej zgodę wydaje. Więc to nie ministerstwo jest po pierwsze autorem podręcznika, po drugie to nie ministerstwo samo w sobie dopuszcza bądź nie, tylko przy pomocy ekspertów, którzy są historykami, którzy są ludźmi, którzy znają się na czasach, do których dotyczy podręcznik, jeśli mówimy o historii. I przy w przypadku 3 pozytywnych opinii musi być zgoda na wydanie podręcznika. Tak to wygląda. Więc na etapie dopuszczania podręcznika do użytkowania w szkole, dopuszczania, bo przecież też nie nakazywania, myślę, że o tym będziemy jeszcze mówić, żadnych błędów formalnych ani merytorycznych nie było. Natomiast jeśli pani pyta o sam podręcznik, to w każdym podręczniku znajdę coś, co mi się nie podoba. Zresztą w tym podręczniku też od razu znalazłem coś, co mi się nie podoba, na przykład ta krytyka zmiany w muzyce czy w kulturze i używanie wprost nazw zespołów i takich, Rolling Stonesów takich, akceptuje, takich jak, tak dla jasności. Ja na przykład bardzo lubię Beatlesów czy Rolling Stonesów, tak jest. No dobrze, tylko to są bardzo duże fragmenty, panie ministrze, tego podręcznika i oczywiście ja nie uważam, że pan osobiście jest tego podręcznika autorem i że pan osobiście zdecydował, że ten, a nie inny podręcznik wejdzie do szkół. No niemniej recenzenci są wybierani właśnie przez Ministerstwo Edukacji. Szczerze nie wyobrażam sobie sytuacji, w której do szkół wchodzi podręcznik nieakceptowany przez bezpośrednio szefa resortu edukacji. Proszę pani, dzisiaj na rynku jest mnóstwo podręczników do historii czy do języka polskiego, które w dużych fragmentach są nieakceptowane przeze mnie, a które są dopuszczone do użytkowania przez ministerstwo i z którymi nie można już nic zrobić. Tylko panią zapytam tak testowo, czy pani czytała jakikolwiek podręcznik do historii obecnie obowiązujący w szkołach albo do wiedzy o społeczeństwie? Ja czytałam. Oczywiście nie całość, ale rozmaite fragmenty. Natomiast jeżeli zapyta mnie pan w tej chwili o autorów, to nie odpowiem na to pytanie. No właśnie, a na pytanie o autorstwo tego jedynego na razie podręcznika, pewnie w tym tygodniu będzie drugi, o właśnie, o to zaraz bo zapytam. Czekamy tylko na jedną opinię, chyba dzisiaj nawet upływa termin o opinii językowej. Na pytanie o ten podręcznik pani odpowie, czy pani znała kiedykolwiek jakąkolwiek nagonkę na jakikolwiek podręcznik, a w wielu podręcznikach naprawdę są fragmenty, z którymi ja się kompletnie nie zgadzam i które nie pasują do rzeczywistości, tylko nikt takiej nagonki na żadny podręcznik nigdy nie przypuszczał. Jakby pani redaktor pozwoliła, jeśli byśmy się pani redaktor umówili, że ja dokończę odpowiedź, a pani później pyta, to wtedy nasi widzowie też będą mieli lepiej rozpoznać. Dobrze, panie ministrze, to tylko ustalmy reguły gry. Jeśli tylko mogę pana poprosić, żebyśmy później nie wchodzili sobie w słowo, dobrze? Bo oczywiście ja jestem po to pana zaprosiłam, bo jestem ciekawa pańskich odpowiedzi, natomiast te odpowiedzi też muszą być skondensowane, żebym miała szansę zadać panu więcej niż kilka pytań. Dobrze, to na to się po prostu umówmy. Super, proszę kontynuować. Proszę pytać. Teraz ja mogę pytać. Dobrze, pani. No to proszę. Proszę kontynuować kwestię dotyczącą nagonki, jak pan to nazwał na podręcznik. Już mnie pani wybiła, z tej myśli, którą miałem, więc pewnie do niej wrócę, proszę pytać na pewno. Dobrze, to wróćmy do kwestii drugiego podręcznika, podręcznika wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. No, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności podręcznik profesora Roszkowskiego już po 47 dniach miał pełną akceptację ministerstwa, ergo recenzentów, o których pan wspominał. Tymczasem podręcznik WSIP trafił do resortu ponad 60 dni temu. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy może być ostatecznie zatwierdzony, kiedy ta recenzja językowa, o ile się nie mylę, tak to dokładnie brzmi, może zostać zaakceptowana. Jak to się stało i dlaczego? Bo to przyzna pan musi budzić wątpliwości, że podręcznik profesora Roszkowskiego tak gładko przeszedł kwestię recenzji, a ten drugi podręcznik... Dlaczego pani twierdzi, że gładko przeszło? No bo 47 dni w kontekście tego drugiego podręcznika to jest bardzo krótko.
Jakby pani wzięła pod uwagę fakt, że podręcznik profesora Roszkowskiego został przedłożony w ministerstwie jako pierwszy i to na początku maja, w okresie jeszcze przedwakacyjnym. I gdyby pani wzięła pod uwagę fakt, że podręcznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych został przedłożony 22 czerwca, zdaje się, na okres wakacyjny. I gdyby pani wzięła pod uwagę fakt, że wszystkie terminy są w tej sprawie dochowane, dzisiaj jest ostatni dzień na tą ekspertyzę językową i wiem, że w zeszłym tygodniu był kontakt z ekspertem po to, żeby rzeczywiście w poniedziałek, ten ostatni dzień, ta ekspertyza miała miejsce, to pani nie miała żadnych złudzeń, że żadnych tutaj przypadkowych zbiegów okoliczności nie ma. 10 czy 12 dni dłużej i to jeszcze w okresie wakacyjnym, to żadna różnica. Nie moja wina, że Biały Kruk przedstawił swój podręcznik jako pierwszy, a wydawnictwa szkolne i pedagogiczne przedstawiły pod koniec czerwca, a oświatowiec 5 lipca. Wszystko jest zgodnie z prawem i zgodnie z terminami, więc nie wiem, jakie tutaj pani widzi zbiegi okoliczności czy jakieś przypadki. Nie, ja po prostu pana pytam, dobrze, a czy ma pan jakąś wiedzę dotyczącą tego, czy... Nie, to wyjaśniłem właśnie, termin wyjaśniłem. Czy ma pan jakąś wiedzę dotyczącą tego, czy będzie akceptacja tego podręcznika wydawnictw szkolnych i pedagogicznych dzisiaj, czy nic pan nie wie na ten temat? Wiem na pewno, że jeśli chodzi o jedno z pozytywnych, bo są dwie pozytywne recenzje merytoryczne, z czego jedna jest warunkowa, wiem, że wydawnictwo jest w kontakcie z ekspertem i wszystkie jego zastrzeżenia, albo przynajmniej ta część, która była najbardziej, że tak powiem, przez niego uznawana za najważniejsze, mają być rozwiane i mają być uzupełnione dzisiaj, więc pod kątem merytorycznym prawdopodobnie wszystko będzie już dzisiaj w porządku. Natomiast jeśli to wszystko oczywiście się ziści, to co usłyszałem w zeszłym tygodniu od moich współpracowników, natomiast ekspertyza językowa ma być dzisiaj. No nie spodziewam się, żeby była negatywna, więc jestem spokojny. To teraz kilka pytań, które bardzo mocno po głowie krążą polskim nauczycielom. Czy oni będą mieli narzucone przez ministerstwo kwestie wyboru formy czy metod pracy, jeżeli chodzi o historię i teraźniejszość? No bo to jest przedmiot nowy. Wiadomo, że jeżeli pojawia się jakaś nowość, to jest bardzo dużo wątpliwości. Więc krótkie, proste pytanie. Ja panią bardzo przepraszam, ale jak się przygotowujemy do spotkań, ja się też przygotowuję, to powinniśmy się przygotować rzetelnie. To jest zarzut dla pani. Przecież przepisy prawa to jednoznacznie, oczywiście, przepisy prawa to jednoznacznie oceniają nie od dzisiaj. Żaden nauczyciel nie ma żadnego obowiązku stosowania tego czy innego podręcznika. Ministerstwo Edukacji i Nauki dopuszcza do używania, a nie nakazuje używania jakiegokolwiek podręcznika. To nauczyciel decyduje, czy w ogóle korzysta z jakiegokolwiek podręcznika, a jeśli korzysta, to z jakiego podręcznika? Dobrze, panie ministrze, ja nie chcę panu narzucać braku rzetelności. To są przepisy, które od lat obowiązują. W związku z powyższym naprawdę proszę. Dobrze, panie ministrze, ale bo pan wchodzi na jakiś wysoki diapazon, bardziej zupełnie niż to, bez sensu. Bardziej niż do tego... Bardziej niż... porozmawiali. Tak. Pan zarzuca mi brak rzetelności. Odpowiadam pani merytorycznie, jak wyglądają przepisy prawa od lat w tym Dobrze, zakresie. Bardzo się cieszę. Natomiast moje pytanie nie do końca dotyczyło przepisów, panie ministrze, bo ja panu braku rzetelności zarzucać nie będę, nie chcę grać na takim poziomie. Natomiast doskonale pan wie, będąc doświadczonym politykiem i w ministerstwie też już pan trochę pracuje, że czasami kwestia pewnych przepisów rozmija się z praktyką. Mamy coś takiego jak podstawa programowa, którą nauczyciele muszą realizować. W związku z tym moje pytanie dotyczące formy pracy także i trybu tego, jak to będzie wyglądało, dotyczy właśnie podstawy programowej, bo tutaj już nauczyciele nie mają dużej swobody, panie ministrze, więc to tak a propos rzetelności. Nie no, ale pani redaktor, co innego podstawa programowa, co innego podręcznik. Pani pytanie wcześniejsze nie dotyczyło podstawy programowej, tylko podręcznika. Pan wie, czego dotyczyło moje pytanie. Ja pani odpowiedziałem, na czym polega kwestia. Ja zapytałam o metody pracy podczas lekcji HIT-u, panie ministrze. Ale to pani powiedziałem, że podczas lekcji każdych, nie tylko HIT-u, to nauczyciel decyduje, z jakich pomocy dydaktycznych korzysta. Czyli równie dobrze może nie korzystać z żadnego podręcznika, jeżeli chodzi o HIT? Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Tak samo jak z języka polskiego, czy z historii, czy z WOS-u. Wszystko jedno. To nauczyciel decyduje, z jakich pomocy dydaktycznych realizuje podstawę programową. Tak, bo podstawę programową musi zrealizować, czyli musi uczyć dzieci o historii najnowszej od 45 roku do 79 w pierwszej klasie i od 80 do 2015 w drugiej klasie i o wiedzy o społeczeństwie. Dobrze, panie ministrze, to teraz, jeżeli pan pozwoli, kilka tych kontrowersji, od których zaczęliśmy. Pierwsza dotycząca tego fragmentu związanego z dziećmi z in vitro. Tak, ja wiem, pan za chwilę powie, że to nie jest kwestia in vitro, ale to za chwilę rozstrzygniemy. Wiemy, dzisiaj zresztą piszemy o tym, że jeden z ojców dwuletniej dziewczynki chce pozwać pana do sądu za ten fragment i to chyba nie będzie jedyny pozew, który pana czeka. Co pan odpowie tym ludziom?
W kraju praworządnym wszyscy mogą pozywać wszystkich, pytanie o jakiekolwiek podstawy tego. Ja rozumiem, że można pozywać kogoś, kto coś napisał. Natomiast jeśli się pozywa mnie na podstawie kłamliwych słów Donalda Tuska, że to ja wstawiłem fragment o rzekomym in vitro do książki, no to to jest po prostu podstawa żadna, również ta materialna, nie tylko prawda. Natomiast no, czekał spokojnie na wszystkie możliwe pozwy. Co do samego in vitro, bezczelne kłamstwo Donalda Tuska. Powiem pani tak, od kiedy podręcznik Historia i teraźniejszość pana profesora Roszkowskiego jest znany również mediom opozycyjnym i analizowany od góry do dołu i od pierwszej do ostatniej kartki przez media opozycyjne? Od czwartku poprzedniego, czy od kilkunastu tygodni? Panie ministrze, ale myśli pani, że była poruszana wcześniej tego fragmentu. To na podstawie... Panie ministrze, to na podstawie doniesień mediów Donald Tusk wystosował swój komentarz. Pan Donald Tusk... W czwartek pan Donald Tusk w Jaktorowie w sposób bezczelny użył dzieci poczętych in vitro w związkach małżeńskich. Panie ministrze, gdyby ten fragment się nie pojawił, to w ogóle by nie było na ten temat rozmowy. Przyzna pan czy nie? Ale ten fragment nie dotyczy in vitro. A czego dotyczy, panie ministrze? chociażby publikacji Rzeczpospolitej, którą chyba pani nie uzna za propisowski organ, z lutego tego roku, gdzie Rzeczpospolita opisuje na łamach... Ale przepraszam bardzo, to jest demagogia. Czy pani pozwoli mi, co pan w tej chwili robi? Znaczy, jeżeli pani nie pozwoli mi dokończyć odpowiedzi na pytanie, to ja przestanę rozmawiać z panią, bo to nie ma sensu. To jest dokładnie tak, jak w tym jestcie mniej, co zrobiliście na pierwszej stronie Superekspresu i za co przeprosicie w wyniku pozwu. Natomiast umówmy się, albo pani pyta i odpowiadam, albo... Dobrze, bardzo proszę. Twierdzi pan, że to nie jest fragment dotyczący in vitro? Dzieci poczęte in vitro zostały wykorzystane w sposób nikczemny przez Donalda Tuska w poprzedni czwartek w Jaktorowie. Od tego zaczął się cały hałas. Natomiast fragment w ogóle nie dotyczy poczynania dzieci in vitro w związkach małżeńskich czy poza związkami małżeńskimi w Polsce. Dotyczy hodowli ludzi, która jest już praktykowana w miejscach niektórych na świecie, o czym pisała Rzeczpospolita w lutym tego roku, używając prostego rodzaju sformułowań. Panie ministrze, więc jeżeli ludzi... mogę, no bo to też jest rozmowa, bo chciałam panu odpowiedzieć. To podtrzymam. Jest demagogia, to co pan mówi, dlatego że nie są prowadzone, nie ma hodowli ludzi nigdzie, nawet w Chinach. Rzeczpospolita, drogi panie ministrze, pisała o tym, że trwają badania. Możemy używać tego rodzaju sformułowań, to się bardzo cieszę. Badania nad hodowlą ludzi w sztucznych macicach. Trwają badania. Według naukowców z tego Instytutu Biomedycznego pierwsze efekty funkcjonowania w ogóle jakiejkolwiek takiej metody mogą się pojawić pod koniec lat 20., czyli mniej więcej za maksymalnie 7-8 lat. W podręczniku pana profesora Roszkowskiego mówimy, jest to napisane w czasie teraźniejszym. Więc naprawdę, ja rozumiem, jest napisane, że teraz... Jest napisane, kto te dzieci będzie kochał, nie w czasie teraźniejszym, więc niech pani będzie uczciwa też co do tego, co... Dobrze, panie ministrze, wraz z postępowaniem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny będą, i kobiety. Będą. Niech pani podkreśli słowo będą, dobrze? Dobrze. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, powiedzieć hodowli. Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję i tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, po co w takim razie w podręczniku, który zakłada historię i teraźniejszość, jak to by nie było, chociaż tutaj mówimy raczej o historii, 45-79, pan profesor Roszkowski pisze o czymś, co swoje efekty może przynieść pod koniec lat 20. XXI wieku. W jakim celu? Ale to już jest pytanie, które uważam za zasadne i pytanie, na które można dyskutować, czy to jest potrzebne, czy to jest właściwe, czy to według jest pana to było potrzebne? Na ten okres? Tak, nie. Uważam, że ten fragment jest zbyt trudny, jak na dzieci w pierwszej klasie. Jeśli chodzi o tego, nauczyciel dobry to może wytłumaczyć. Natomiast ktoś tak kłamliwy jak Donald Tusk i niektóre media opozycyjne... Panie ministrze, możemy zostawić Donalda Tuska? A właśnie, ale proszę, pani redaktor, naprawdę, zaczynam odpowiedź, pani mi przerywa. To bez sensu jest. No, jeżeli pani pyta o zasadność tego fragmentu... Poprosić pana o odpowiedź merytoryczną. Dlatego powiedziałem, że jeśli wydawnictwo wystąpi o usunięcie tego fragmentu, z chęcią na to wyrażę. Ale wystąpiło już podobno, czy nie? Już są. Tak, opinie ekspertów też są pozytywne. I też bardzo szybko to na szczęście się zdarzyło. No dobrze, tylko teraz pojawia się problem. A wie pani, ale to w obronie, tylko że to w obronie dzieci poczętych in vitro, bo gdyby nie ta nagonka na dzieci poczętych in vitro, to bym się nigdy na to nie zgodził. Panie ministrze, fakt jest faktem. Rozkład Instytutu Rodziny jest faktem. Grupy tej samej płci, które chcą posiadać dzieci, to też jest fakt. Panie ministrze, ale może rozkład instytucji rodziny...
zmian społecznych wynika... w wieku XX. No, a może to wynika z tego, że młodych ludzi nie stać na mieszkania? Może wynika to z tego, że matki nie mogą liczyć na żłobki? Ludzie boją się rodzić dzieci w tej chwili. Płodzić dzieci, a matki boją się rodzić dzieci. Także ze względu na prawo po Trybunale. Ale to tak, już nie ale na dzisiaj. Ja nie jestem od polityki prowadzonej. Okej, dobrze. Panie ministrze, tylko pan mówi, że to nie... Wiem, że żłobków jest więcej niż za naszych poprzedników. Pan mówi, że to nie dotyczy in vitro. To jak pan sądzi, czy wszyscy ludzie, którzy mają dzieci poczęte metodą in vitro, dzieci wyczekiwane i dzieci kochane, są ludźmi, którzy nie potrafią czytać ze zrozumieniem, czy są pod takim wpływem? Wszyscy. Dlaczego byłego premiera mówi, no bo wszyscy dlaczego? Poczuli się urażeni. Przecież doskonale pan wie, co się ale dzieje w przestrzeni publicznej. Pani używa znów słów, które są nieprawdziwe. Dlaczego? Osobiście mam przyjaciół, które mają dzieci z in vitro i które w ogóle tak tego fragmentu nie odzyskają. Pani rozmawiała naprawdę ze wszystkimi, którzy mają nie dzieci ze wszystkimi, ja pytam o tych, którzy się w przestrzeni publicznej ale pani nie powiadają. Ale pani, no dobrze, no to pani znalazła 3-4 osoby, no które nie, pod wpływem polityki również, bo widzę, że ten pan, który chce pozywać pana Roszkowskiego, czy nawet ministerstwo, to chyba chce kandydować, dlatego robi sobie kampanię. Niech pani nie mówi wszyscy przez wzgląd na 3-4 osoby. Ja naprawdę mam przyjaciół, którzy mają dzieci poczęte. Panie ministrze, naprawdę pan uważa, że wspaniali ludzie, którzy tak tego nie odczytali. Więc proszę nie mówić, że wszyscy. Powiedziała pani wszyscy. Nie, powiedziałam, mówię o ludziach, którzy poczęli się urażeni. Czy pana zdaniem oni nie potrafią czytać ze zrozumieniem, pana zdaniem? Tak. Czy jednak ten fragment po prostu był źle napisany? Nieprzemyślany. Proszę pani, czy oni wystąpili gdziekolwiek i z jakimkolwiek apelem, z jakimkolwiek zarzutem przed dyskusją, którą rozpoczął Donald Tusk w Jaktorowie? Ale jakie to ma znaczenie? W ogóle tak, otóż takie znaczenie, że zostało to skrzywione przez Donalda Tuska w sposób kłamliwy. I ludzie nie potrafią czytać sami, tylko jak ślepo wierzą temu, co mówi Donald Tusk, tak? Ja pani powiem przykład z początku wakacji. Zrobiliście państwo mi gehennę i mojej rodzinie, kiedy napisaliście jedzcie mniej, cytując rzekomo mnie. Skłamaliście państwo na pierwszej stronie swojej gazety, później robiąc hejt na mój temat. Panie i to jest uczciwe. Nie jestem ludzie autorem tego artykułu. Tak samo ja nie będę pana rozliczać za działania pana kolegów z innych ministerstw. Także zostawmy to na boku, jeśli mogę prosić, jeżeli mamy uczciwie rozmawiać. Mieliśmy umowę, że mogę dokończyć odpowiedź, więc dokończmy odpowiedź, nawet jeśli jest dla pani niewygodna. Ale to nie otóż jest dla ludzie mnie czytają to, co jest im. Ludzie czytają to, co jest im podane. Przeczytali z pierwszej strony Super Expressu, jedzcie mniej. Tymczasem ja nic takiego nigdy nie powiedziałem. Tak samo jak nigdy nikt nie napisał o in vitro w tej książce. I co więcej, przez kilkanaście tygodni była nawałkowana przez opozycję. Nikt tego nie wiedział. Dopiero Donald Tusk kłamliwie i bezczelnie wykorzystał dzieci. Dobrze, panie ministrze, czy w związku dlatego z tym uważam, kłamliwym, jak to pan nazywa, z tą kłamliwą wypowiedzią Donalda Tuska, jest już ten pozew, który pan zapowiedział? Już pan go złożył, czy nie? Oczywiście jest skierowane pismo w czwartek w zeszłym tygodniu do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, bo w przypadku procesów pomiędzy ministrem a drugą stroną, które odbywają się przed sądem okręgowym, właściwa do reprezentowania ministerstwa jest Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej. Panie ministrze, a czy pozwie pan także panią Joannę Lichocką albo pana ministra Michała Wójcika, którzy mówili bardzo krytycznie na temat tych fragmentów i oboje w swoich wypowiedziach używali kwestii związanych z dziećmi in vitro? No nie zna pan tych cytatów? Czy oni też ale są pod wpływem Donalda Tuska? Ale dlaczego miałbym ich pozwać za to? Dlatego, że minister Wójcik na przykład mówi tak. Mam nadzieję, że tego fragmentu nie będzie. Mówię to także jako minister zajmujący się dziećmi i ochroną praw dzieci. Wszystkie dzieci są kochane dokładnie tak samo, także te, które zostały poczęte przez in vitro. Czyli no albo znowu... Ale ja się zgadzam w 100% z panem ministrem Michałem Wójcikiem. Dlaczego miałbym go pozywać? No nie, no bo oni oboje mówią o in vitro. Pan twierdzi, że tam nie ma kwestii dotyczącej in vitro. Ale tam oni nie ma oboje in vitro, tylko in vitro. Że... Ale proszę pani, oni oboje dokładnie mówią, tak samo jak pani poseł Joanna Lichocka, której za to dziękuję, że ten fragment może być używany przeciwko dzieciom in vitro, bo został w ten sposób skrzywiony przez Donalda Tuska. A może po prostu nie było został źle napisany. In vitro przed czwartkiem, przed Jaktorowem. Nie. Czyli po pierwsze, jeśli się skłamie, proszę. Panie redaktor, wrócę na chwileczkę do tej układki. Ja nie powiedziałem jedzcie mniej, tylko powiedziałem, że ja będę jadł mniej w restauracji. Jeśli dobrze, panie ministrze, okej. Okay. To zostało napisane czy skrzywione? Panie ministrze, a kwestia tego fragmentu, dokończmy ją. Ale bo ja nie jestem autorem tego artykułu. Panie ministrze, czy ja mam pytać pana o działania Zbigniewa Ziobry? No proszę nie żartować. Proszę bardzo. Panie ministrze, porozmawiajmy teraz na temat tego fragmentu, już tak ostatecznie zamknijmy tę kwestię, bo jeszcze kilka przed nami. Czy ten fragment zostanie usunięty, czy nie? Czy to już wiemy? Czy on na pewno będzie usunięty, czy nie? Zgoda ministerstwa na to jest bezwarunkowa. Dobrze. I jak to teraz będzie wyglądało? W pozytywnych opiniach merytorycznych. Jak to teraz będzie wyglądało praktycznie? No bo podręczniki są już wydrukowane. Czy one zostaną wycofane z rynku i będą drukowane nowe? Czy będzie ktoś... Nie wiem, to jest sprawa wydawnictwa. No, ale to są koszty przecież ogromne.
Ale to jest sprawa wydawnictwa. To wydawnictwo wystąpiło o usunięcie tego fragmentu, o zgodę na usunięcie tego fragmentu z uwagi na to, że została skrzywiona i że została wykorzystana przeciwko, ta część książki, przeciwko dzieciom poczętym in vitro. Takie jest tłumaczenie wydawnictwa. Daliśmy to do ekspertów merytorycznych i którzy stwierdzili, że rzeczywiście pod wpływem takiego skrzywienia tego fragmentu lepiej, żeby go nie było, żeby nie był wykorzystywany przeciwko dzieciom poczętym in vitro. Wyrażam na to pełną zgodę. A co wydawnictwo zrobi, to już jest sprawa wydawnictwa. Panie ministrze, a pan jest zwolennikiem metody in vitro? Proszę pani, ja jestem zwolennikiem kochania wszystkich dzieci, które są na świecie. A czy to ja jestem zwolennikiem metody in vitro, czy nie, to pani pozwoli, to są kwestie moralne i osobiste. Ale i są dla mnie. Bardzo często społeczeństwo, jeżeli chodzi o kwestie moralne. W związku z tym ja nie czuję to się... Państwo, a, wiecie, a jak państwo pouczacie, jedzcie mniej, mówicie z okładki. Tak pouczacie i to jeszcze moimi ustami. Więc nie ścigajmy się, kto kogo poucza. Ale panie ministrze, ja tylko pytam, czy pan ma coś przeciwko... Czy ja mogę dokończyć odpowiedź na pani pytanie? Ale właśnie zadałam. Ale pan nie odpowiada na moje pytanie, dlatego ja przerywam. Ale właśnie w tym momencie odpowiadam, tylko pani mi przerywa. Bardzo proszę. Jestem członkiem Kościoła katolickiego, człowiekiem wierzącym i wiem, że metoda in vitro jaka taka jest podważana od strony etycznej. Tyle. Natomiast ja nie jestem od tego, żeby kogokolwiek spowiadać albo rzeszać. Każde dziecko, które przychodzi na świat, jest dzieckiem, które ma pełne prawa, jest w pełni kochane i ma pełną godność osoby ludzkiej. Tak jest moje zdanie. Natomiast co do metody samej, to nie jest moja sprawa. Ja metodą in vitro nikogo nie poczynałem. Natomiast kto to robił, to jest jego sprawa. On ewentualnie może się teraz domyślać tego, czy to jest zgodne z zasadami etycznymi, czy nie. Etycy mają różne spojrzenia na ten temat. W Polsce metoda in vitro jest legalna i zawsze będzie legalna. Szkoda, że niedofinansowywana przez budżet państwa. Ale to jest inna rzecz, proszę pani. Natomiast jest legalna. Panie ministrze, ten podręcznik, o którym mówimy, profesora Roszkowskiego, obejmuje lata 1945-1979. Jaki był sens ilustrowania na przykład kwestii dotyczących wyborów 91 roku współczesnymi zdjęciami premiera Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudy? Czy to też nie jest kwestia pewnej ideologizacji tego podręcznika? Ja naprawdę nie jestem od tego, żeby rozliczać każdą ilustrację w każdym podręczniku, bo gdybym to robił, to pewnie by tak było również. Ja nie wiem, w którym miejscu jest to zdjęcie i teracja. Być może odnosi się do wyboru. Ale pan jest ministrem edukacji, pan nie zna dokładnie tego podręcznika, naprawdę, bo mi się to w głowie nie mieści. A czy pani myśli, że ja z minister edukacji wszystkie podręczniki do biologii, geografii, do historii? No ale biologia, geografia i historia to są przedmioty nauczane od dziesięcioleci. Natomiast HIT jest nowym przedmiotem. Przedmiotem, na którym szczególnie zależało Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja znam, i tego temu podstawy... chyba nikt nie zaprzeczy. Więc dziwi mnie, że pan nawet przy tych kontrowersjach nie przeczytał tego podręcznika po prostu, jak żeby móc ze mną dziwi... rozmawiać. Nie, ale ja nie słyszałem o kontrowersjach. Pierwszy raz słyszę od pani, jeśli chodzi o kontrowersje dotyczące jakiejś fotografii. Do tej pory słyszałem o in vitro, o BND, to czytałem oczywiście, o Bipersach, to czytałem, natomiast o tych fotografiach pierwsze. Być może są one ujęte w warstwie teraźniejszości. Pamiętajmy, że to jest historia i teraźniejszość, czyli pewne wydarzenia, które się odnoszą do teraźniejszości. Pamiętajmy, że częścią HIT-u jest również WOS, wiedza o społeczeństwie. Jeśli jest to operacja o demokratycznych wyborach, być może temu służą te fotografie. Nie wiem, zobaczę. Dobrze, wie pan, że pan profesor Roszkowski zestawił także kwestie feminizmu, chadecji i socjalizmu z nazizmem? Tak, ja też to tak w ten sposób zestawiam. Ta chadecja, która nie ma nic wspólnego z chrześcijańską demokracją, to jest chadecja marksistowska. Ale to już jest kwestia interpretacji, panie ministrze. Ale droga pani, to są fakty. Nie, to nie są fakty. Z tego korzenia marksisto... Jak pani, no, a niech pani powie, że to nie są fakty. A co pani, a skąd pani wie, co ja chcę powiedzieć? No, pan powiedział przed chwilą, że obecna chrześcijańska demokracja nie ma nic wspólnego z tą historyczną chadecją, tak? I że nie widzi pan nic zdrożnego, że nie widzi, ale to nie podręcznik jest od tego, żeby panie ministrze... Wie pani, pani oceniła, niech pani sobie cofnie tą taśmę, niech pani zobaczy, co pani zrobiła. Pani powiedziała, że to nie jest prawda, czy to nie są fakty, zanim ja w ogóle udzieliłem pani odpowiedzi. No, ale sam pan przyznał, że ja wiem, co pan chciał powiedzieć. Że wielu naukowców w wielu publikacjach dokładnie dowodzi, i to w sposób absolutnie logiczny, że z tego korzenia marksistowskiego, od Marksa pochodzi komunizm bolszewicki, narodowy socjalizm niemiecki, genderyzm i wszystkie jego, również feminizm. Źródło, korzeń jest ten sam, kompletna fałszywa człowieka, błąd antropologiczny. To są fakty naukowe, tylko trzeba poczytać książki, a pani od razu mówi, że to nieprawda. Nie, no panie ministrze, przepraszam, ale zestawienie feminizmu z nazizmem wydaje mi się
daleko idącym... Ale jak pani, przepraszam, czy tam jest napisane, że feminist to jest to samo co nazizm? Ale jest zestawiony w jednym rozdziale, panie ministrze. Znaczy naprawdę, nie docenia pan polskich uczniów i odbiorców tego podręcznika. Ale jeszcze raz pani powtarzam, naukowcy, ale to dobrze, bardzo dobrze, niech odbiorą, że ten sam źródeł, to sam korzeń, czyli marksizm aspołeczny, aludzki, marksizm jest źródłem komunizmu bolszewickiego, wszystkiego, co z niego wyrasta, genderyzmu, narodowego socjalizmu i wszystkiego, co z niego również wyrasta, w tym również feminizmu, który przecież jest lewicą. Feminizmu, przepraszam, bo mamy kłopoty z połączeniem, więc nie zrozumiałam. Feminizmu, który jest czym? Lewicowy marksistowski. No ja się z tym po prostu zgadzam, to jest opisane przez naukowców. A przez jakich naukowców, oprócz profesora Roszkowskiego, jest to napisane? Przez co najmniej 10 naukowców. To proszę mi podać chociaż 3 nazwiska. Na przykład przez pana doktora Grzegorza Górnego. Mm-hmm. Na przykład. Przez księdza profesora... zaraz pani powiem. Szczerze, już pani się nie podoba. Nie, no bo nie spodziewam piękne, się, że... Piękne uprzedzenie, ależ piękne uprzedzenie. To nie uprzedzenie, pani mi się, to jest logika. No, to jest logika. Jeszcze pani nawet nazwiska. Chce mi pan powiedzieć, że Wierzbickiego, ksiądz profesor w jakikolwiek obiektywny sposób będzie pisał o feminizmie. Naprawdę? A Wierzbicki się pani podoba? Słucham? Wierzbicki? Ale to nie o to chodzi, co mi się podoba, panie ministrze. Nie, jak już usłyszała pani ksiądz, to od razu no pani... No bo jak słyszę ksiądz, no to ja się nie spodziewam, że ksiądz będzie pisał. Nie, ja tylko nie spodziewam się, że będzie w sposób obiektywny pisał o feminizmie, panie ministrze. Wiecie, no, pani, więc z takimi uprzedzeniami nie warto to nie rozmawiać, jak pani ma uprzedzenia, to są fakty. To słowo ksiądz. To są fakty, to panie ministrze. Dobrze, to panie są ministrze, fakty, to teraz sprawa... Jak pewnie. Ojej, panie ministrze, znaczy naprawdę spodziewałam się, że trochę wyższych lotów argumentów będzie pan w tej dyskusji. Ja też się spodziewałem, że pani przynajmniej nie będzie się wzdrygała na słowo ksiądz. Ale ja się nie wzdrygam na słowo ksiądz. No jak to? No niech pani puści to z powrotem. No. Dobrze, ale nie, to jest kwestia, ja wytłumaczyłam już, o co chodzi, więc nie ma sensu cofać się o kilka minut. Proszę o następne Dobrze, pytanie, panie ministrze, to teraz kolejne pytanie dotyczące tego, co będzie działo się w nadchodzącym roku szkolnym, bo według wielu będzie działo się bardzo źle ze względu na niedobór nauczycieli. Według rozmaitych szacunków brakuje ich od 13 do nawet 20 tysięcy. Czytałam Twittera Ministerstwa Edukacji. Państwo nie widzą problemu, twierdząc, że no, na tę liczbę nauczycieli, która jest w tej chwili mniej więcej, wyjdzie na to, że brakuje nauczyciela w jednej szkole. No ale jeżeli jest jeden nauczyciel w szkole, na przykład uczący chemii czy fizyki, bo takie sytuacje mają miejsce, no to to oznacza, że mimo wszystko będzie brakowało nauczyciela w danej szkole dla klas 7 i 8 dla bardzo ważnych, obowiązkowych przedmiotów. Jak z tym problemem ma zamiar poradzić sobie ministerstwo? W sposób absolutnie taki jak w każdego roku, to właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki pod rządami Prawa i Sprawiedliwości wprowadziło w ogóle transparentność, jeśli chodzi o ruch kadrowy w oświacie. To za naszych rządów kuratorzy oświaty prezentują wakaty w poszczególnych szkołach, w poszczególnych przedmiotów po to, żeby było łatwo ten ruch kadrowy opanować. I ten ruch kadrowy jest dokładnie na identycznym albo podobnym poziomie od ostatnich kilku lat. Od momentu, kiedy została również wprowadzona reforma pani minister Anny Zalewskiej, która zanim była wprowadzona, to wszyscy krzyczeli, że nie będzie w ogóle pracy dla nauczycieli, dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy stracą pracę. Tymczasem sprawa jest taka, że o ile było w szkołach polskich przez ostatnie 15 do 20 lat 1,5 miliona dzieci, to przybyło kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli. Nauczycieli jest bardzo dużo i wystarczy również w tym Panie roku. Panie ministrze, to jest nieprawda, dlatego że liczba nauczycieli ogółem w tej chwili wynosi 689 tysięcy 76, to jest o ponad 6 tysięcy mniej niż było w ubiegłym roku. No i prawda też jest taka, że ile więcej niż było w 2017? Strasznie się unosi, jak ja panu przerywam, a sam mi pan nie, przerywa nie, ale pytanie. Ja pani... Ale ja jeszcze nie skończyłam zadawać pytania, jeśli pan pozwoli. Ale ja pani powiedziałem, ale ja nie o tym mówiłem, nie wiem, czy pani słyszała. Ja mówiłem o tym, że ubyło 1,5 miliona dzieci, a przybyło kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli w ciągu ostatnich kilku lat. Nie zmienia... Dlaczego pani to odnosi do poprzedniego Co nie roku? Zmienia, panie ministrze, że nauczycieli brakuje, szczególnie w dużych miastach. I pytam, jak zamiar ma sobie z tym poradzić ministerstwo? Dokładnie tak samo jak każdego roku, transparentnością ruchu kadrowego. Ja mam spotkania z kuratorami każdego niemal tygodnia, dzisiaj również wieczorem mam spotkanie z kuratorami i analizujemy dokładnie ten ruch kadrowy. On jest na takim samym poziomie jak w zeszłym roku. Natomiast te kilka tysięcy więcej etatów, wie pani z czego wynika? Z 18 tysięcy etatów, które dodatkowo finansujemy 520 milionami złotych od 1 września, to są etaty specjalistów w szkołach, pedagogów specjalnych, psychologów, psychologów dziecięcych. Spośród 18 tysięcy etatów 14 tysięcy zostało już zapełnionych w krótkim czasie. Na 4 tysiące specjalistów czekamy nadal. W niektórych miejscach trudniej jest. Panie ministrze, może to chodzi po prostu o kwestię wynagrodzeń. W związku z tym
Dlatego ludzie nie chcą kończyć kierunków pedagogicznych. Widzi pani, właśnie pani odpowiedziałem na pytanie, dlaczego jest kilka tysięcy więcej etatów i pani już do tego nie wraca. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, 20% więcej od 1 września w stosunku do tego, co było jeszcze na koniec ubiegłego roku, mają najmniej zarabiający nauczyciele. To jest wzrost o 20%. Nauczyciele jeśli chodzi o nauczycieli... A reszta nauczyciele ma zamrożone płace, około 80% nauczycieli. Nie ma zamrożonych płac, tylko ma 4,4% podwyżki, tak jak cała sfera budżetowa. Dobrze, i od 1 stycznia będą kolejne podwyżki, tak jak dla całej sfery budżetowej. Tylko problem polega na tym, że nawet po tej 20% podwyżce wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkowego to jest 3424 zł brutto. To jest praktycznie pensja minimalna. A kto ustala pensję minimalną? Ale panie ministrze, to nie o tym w tej chwili rozmawiamy. To jest bardzo ważne. Ja pytam pana o to. Kto ustala pensję minimalną? Nie, panie ministrze, ja tu zadaję pytania. Czy 3424 zł dla nauczyciela początkowego, to nie jest za mało. Panie ministrze, ja tu zadaję pensja minimalna to jest decyzja rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który podniósł ją z poziomu 1750 zł jeszcze w 2015 roku do 3450 w przyszłym roku. Ogromna podwyżka dla najmniej zarabiających. I taką ogromną podwyżkę otrzymują również najmniej zarabiający nauczyciele. Czy coś w tym złego? No, dla mnie jest w tym coś niezrozumiałego, jeżeli nauczyciel początkowy zarabia 3,424 zł brutto, dodajmy. Nauczyciel, no to jest... Pensji zasadniczej podstawowej. Pensji zasadniczej podstawowej, nauczyciele mianowani 3,5 tysiąca, ponad dyplomowani 4,200, jeżeli już mamy tak tutaj dokładnie te wszystkie... Pensji zasadniczej podstawowej, wszystkie kwestie podać. Czy w związku z tym nie uważa pan, że kwestia wynagrodzeń powoduje właśnie, że ludzie nie chcą kończyć kierunków pedagogicznych? I że za chwilę możemy wpaść w potężne kłopoty, jeżeli chodzi o liczbę pedagogów. Jeszcze raz pani powtarzam, nauczycieli jest o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Ludzie kończą kierunki pedagogiczne, do zawodu wchodzą nowi nauczyciele, ruch kadrowy jest na podobnym poziomie jak w poprzednich latach. No to są fakty, które wynikają z tej transparentności wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie poprzez kuratoria oświaty. Na uczelniach pedagogicznych, odpowiedzieć na tamto pytanie. Dlatego właśnie podnieśliśmy wynagrodzenie o 20% dla najmniej zarabiających. No to jest zupełnie oczywisty fakt, że dostrzegamy, że powinni zarabiać więcej i będą zarabiać więcej. Mówi pan, że więcej ludzi kończy pedagogikę. Że więcej kończy. No powiedział pan, że ludzie w dużej liczbie kończą, tak? Czy w dużej liczbie? Pani redaktor, czy pani może rzetelnie rozmawiać? Bardzo proszę. Proszę, że kończą studia pedagogiczne. Nie powiedziałem, że więcej. No dobrze, to ja podam statystyki. Na wyspecjalizowanych uczelniach pedagogicznych w roku szkolnym 2005-2006 kształciło się 111 tysięcy osób, a w październiku 2019 już 40 tysięcy osób. Czy według pana to jest sytuacja, która może powodować, że mamy być optymistami, jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli? Owszem, tak, ruch kadrowy jest na dokładnie takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Nic złego się nie dzieje. Jeśli w wielkich miastach są problemy, bo rzeczywiście są, to do tego potrzebna jest zmiana systemowa, którą proponuję, bo rzeczywiście jest dużo niesprawiedliwości. W ocenie również finansowej nauczycieli, którzy pracują w wielkim mieście i mają 30 klasówek do sprawdzenia w jednej klasie, a nauczycielem, który ma troje czy czworo dzieci w innej szkole w małej miejscowości, zarabia tyle samo. To są rzeczy, które trzeba zmienić na korzyść wielkich miast, bo tam jest praca nauczyciela dużo trudniejsza. To proponuję w moich zmianach systemowych, które są odrzucane przez związki zawodowe, ale na które przystają samorządowcy. Myślę, że jutro do tego tematu będziemy wracać. Panie ministrze, na Mazowszu mamy 3,5 tysiąca ofert pracy dla pedagogów. W tym roku akademickim specjalność pedagogiczną na Uniwersytecie Warszawskim wybrało 300 osób. Czy w związku z tym może pan zapewnić, że w szkołach w Polsce nie będzie problemu z niedoborem nauczycieli w nadchodzącym roku szkolnym? Tak, zapewniam, że w nadchodzącym roku szkolnym w szkołach w Polsce nie będzie problemu z niedoborem nauczycieli. Wszystkie lekcje będą się odbywały. A nie będzie też tak, że dzieci na przykład w związku z tym będą kończyć lekcje o godzinie 18 czy 19, dlatego że jeden nauczyciel z danego przedmiotu będzie musiał uczyć niemal wszystkie klasy, bo będzie brakowało większej liczby nauczycieli danego przedmiotu, na przykład języka angielskiego? Wie pani, na przykład, to niech pani poda mi szkołę, w której jest taki problem, to z chęcią go rozwiążę. Bardzo, bardzo proszę. Wiele problemów jest w takich szkołach śródmiejskich, na przykład w Warszawie. Brakuje nauczycieli do języka. Proszę podać numer szkoły, z chęcią z panią kurator się tam udamy i zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze. Rozumiem, że podsumowując, podtrzymuje pan tę deklarację, że nie będzie brakowało nauczycieli w polskich szkołach. Tak, nie będzie brakowało nauczycieli polskich. Panie ministrze, a co jeżeli nauczyciele zdecydują się na strajk? Bo takie informacje także zaczynają się pojawiać coraz częściej.
Strajk to jest rzecz, która w demokratycznych krajach i praworządnych zdarza się. Jeśli się odbywa zgodnie z prawem, to jest absolutnie dopuszczalną w państwie praworządnym metodą wyrażania swojego sprzeciwu wobec rzeczywistości. No tyle mogę powiedzieć. No dobrze, ale pan rozumie nauczycieli, jeżeli zdecydują się na strajk, czy pan ich nie rozumie? Bo ja mam wrażenie, że te wszystkie kwestie, które są do pana kierowane, pan je zupełnie odrzuca, bo ja pytałam o kwestie związane z liczbą nauczycieli, o wynagrodzenia. Czyli według pana... Ale ja panie mówiłem o wynagrodzeniach, że wzrasta wynagrodzenie. Jeszcze raz, szanowna pani, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo to jest bardzo ważna rzecz. 2012, 13, 14, 15 rok to jest 0% podwyżek dla nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli i stażystów, tych najmniej zarabiających, łącznie z tą podwyżką wzrosło 63% odkąd rządzimy. Natomiast wynagrodzenia nauczycieli mianowanych, dyplomowanych o około 36% odkąd rządzimy. I będą wzrastały również od 1 stycznia. Więc podwyżki są. Tak, nauczyciele powinni więcej zarabiać w Polsce. Tak, powinna nastąpić również zmiana systemowa pracy nauczycieli. Inny podział również, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo te przypadki niesprawiedliwości też dzisiaj w tym programie pokazywałem. No dobrze, a pan jest otwarty na rozmowy z nauczycielami w tej chwili, gdyby oni chcieli przyjść do pana i rozmawiać na tematy związane właśnie z kadrami, z wynagrodzeniami. Pan zaprasza ich do siebie na rozmowy po to, żeby do tego strajku nie doszło? Zaprosiłem na jutro nawet, nie wiem, czy pani wie, jest takie duże spotkanie związków nauczycielskich, samorządowców, organów prowadzących i ministerstwa. Takich spotkań było mnóstwo, również w Belwederze, za co dziękuję panu prezydentowi. A zaskoczę panią, bo jeśli chodzi o sprawy szkolnictwa, rozmawiam wyłącznie z nauczycielami, bo ci, którzy wymyślają również reformy szkolnictwa polskiego, to są nauczyciele, to są nauczyciele, to są nauczyciele. Wszyscy moi doradcy to są nauczyciele praktykujący, również dyrektorzy szkół z rozmaitych miejsc w klasie, w Polsce. W związku z tym na bieżąco, codziennie rozmawiam z nauczycielami i nauczycieli zapraszam do rozmowy. No a widmo strajku cały czas wisi, no więc nie wiem, jak te rozmowy przebiegają. ZNP twierdzi, że pan nie chce z nimi rozmawiać. No, ZNP jest zaproszony również na wszystkie te spotkania. Samo wyszło z sali jednego razu, kiedy nie chciało dalej rozmawiać. Przy czym nigdy pan Broniarz nie przychodzi. Nie wiem, czy nie ma czasu, czy ma jakieś inne inwestycje na głowie. W każdym razie pan Broniarz rzeczywiście nie przychodzi, ale ZNP jest zawsze na naszych spotkaniach. Panie ministrze, to w związku z tym, o czym wszystkim rozmawialiśmy, ostatnio pewnie widział pan sondaż, który ocenia pana pracę. 56% ocenia ją negatywnie. Czy to powoduje, że pan ma jakąś autorefleksję, jeżeli chodzi o sposób sprawowania rządu w Ministerstwie Edukacji, czy zupełnie pan się sondażami nie przejmuje? Bezwzględnie. Po hejcie, jaki na mnie się wylewa, również po tej pierwszej stronie z Super Expressu, jedzcie mnie, czego nigdy w życiu nie powiedziałem i nie powiedziałbym. Po całych pomyjach, które są wyrzucane na mnie, na moich współpracownikach przez rozmaite media opozycyjne, sondaż na zlecenie TVN24 i TVN, który pokazuje, że 27% ocenia mnie dobrze, bądź bardzo dobrze, uważam za bardzo dobry. Czyli pan, uważa pan, że to jest dobry wynik? 56 negatywnych w całej jeżeli tej sytuacji. To jest sondaż, tak? Na zlecenie, to jest, jeżeli to jest sondaż na zlecenie TVN24 i TVN, który wylewa każdego dnia na mnie. W sieci czy Gazety Polskiej, pomyj, to nigdy pan tego nie podkreśla, pomyj, na czyje jest kubły zlecenie. Pomyj i oszczerstw i kłamstw na mój temat, to uważam, że to nie jest zły wynik. Panie ministrze, to trzeba pozwy. Pozwy. Może nie tylko wobec Donalda Tuska w takim razie, skoro pan twierdzi, że takie kubły pomyj się wydarzają. Dobrze, panie ministrze, co pan powie a propos Donalda Tuska na porównanie go z Hitlerem przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz? Nie widziałem tego porównania, musiałbym zobaczyć kontekst. Nikogo bym do Hitlera nie porównywał w każdym razie. Kontekst jest taki, panie ministrze, już pan tu dokładnie i bardzo obrazowo tłumaczę, żeby pan nie miał żadnych wątpliwości. Twitterowy, rzecz jasna, bo pani sędzia lubi na Twitterze się udzielać. I kiedyś Donald Tusk, nie tak całkiem dawno, wrzucił zdjęcie ze swoimi wnukami, które oglądają telewizję. Są oczywiście tyłem, widać Donalda Tuska. Ktoś to zdjęcie przerobił. Na tym telewizorze pojawił się Hitler. I pani sędzia Pawłowicz zapytała, który to Hitler? Ja bym takiego pytania nie dał i porównywanie kogokolwiek do Hitlera, czyli najbardziej podłego obok Stalina człowieka ostatnich wieków, jest nie na miejscu. Czy według pana Krystyna Pawłowicz powinna przeprosić za to, co zrobiła? Nie będę odpowiadał za panią Krystyną Pawłowicz. Ja bym w życiu takiego porównania, nawet jeśli chodzi o, nie wiem, najbardziej zakłamanych ludzi w Polsce, jeśli bym takiego znalazł, to nigdy bym do Hitlera ani Stalina nikogo nie porównał, bo to są dwie najbardziej podłe postacie z historii ostatnich wieków. Ale pan, ja nie pytam, czy pan ma coś sugerować pani Krystynie Pawłowicz, ja tylko pytam, czy według pana ona powinna za to przeprosić. Według pana. Szanowna pani, no niech pani zapyta panią Krystynę Pawłowicz, co z tym zrobi. Ja bym nigdy takiego porównania nie użył. A gdybym ja takiego porównania użył, nie wiem, pod wpływem jakichś emocji, to bym przeprosił.
A wypowiedź pana Tekieli, Roberta, zna pan tego publicystę, oto nie zna pan? Nie wierzę, naprawdę? No to jest taki bardzo, bardzo... Nie, no bo to jest bardzo... Z chęcią poznam. Tak, no to sugeruję, że dla PiS najlepszym rozwiązaniem byłoby odstrzelenie Tuska na 3 miesiące przed wyborami. No to jest słownictwo, którego absolutnie nie można używać w przestrzeni publicznej. Znane z naszym przeciwnikom politycznym, bo wulgaryzmy i tego rodzaju słowa są znane naszym przeciwnikom politycznym. Natomiast jeśli pojawiają się po stronie, nie wiem, rozumiem, że pan dziennikarz, pan redaktor jest jakimś zwolennikiem Zjednoczonej Prawicy, skoro pani go cytuje, tak. Ale ja go nie znam niestety. Absolutnie słowa nie na miejscu, nie dopuszczałem. Panie ministrze, a jak pan ocenia słowa ministra Dworczyka o tempocie i niekompetencji działaczy Prawa i Sprawiedliwości? To w mailach zostało przekazane słynnych pana ministra Dworczyka. Nie komentuję maili, których pochodzenie jest całkowicie niewiadome, a już tym bardziej maili, przecież... które są prywatną. Jeśli są prawdziwe, to są prywatną rozmową między jednym a drugim politykiem. Nie, ale przecież już w listopadzie premier Sasin potwierdził... Nie mam komentarza w tej sprawie, szanowna pani. Ale dlaczego? Przecież minister Sasin, dlatego, że nie wiem, czy te maile są prawdziwe. Jeśli pan minister Dworczyk potwierdzi te słowa, to pan minister Dworczyk powinien wyjaśnić. Jeśli potwierdzi te słowa, że one są prawdziwe, to powinien wyjaśnić, o kogo chodziło i jaki aspekt sprawy. Nie znam tej sprawy, w związku z tym nie będę się wypowiadał. No, taki jestem. Ale rozumiem, że nie zgadza się pan z Michałem Dworczykiem, jeżeli chodzi o ocenę członków obozu władzy zjednoczonej. Pan Michał Dworczyk, którego spotkam pewnie jutro na Radzie Ministrów, zapytam go, czy to prawdziwe słowa i kogo dotyczyły. Jeśli odpowie mi, że prawdziwe i dotyczyły konkretnych polityków w konkretnych sprawach, to też poproszę, żeby powiedział, w jakie sprawy dotyczyły. Być może była jakaś sprawa, która rzeczywiście była źle zrobiona. Zdarzają się i takie. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Panie ministrze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dobrego dnia.